Ja myślę, że jakichś zasadniczych obaw, gdy chodzi o bieżącą sytuację, nie ma. Z punktu widzenia przebiegu koniunktury wszystko wygląda absolutnie pod kontrolą. Mamy przyspieszenie działalności w przemyśle. Co prawda budownictwo jeszcze nie wróciło do swojego maksymalnego poziomu aktywności, ale też sytuacja wygląda nieźle. Za chwilę zresztą środki unijne z nowej perspektywy będą pobudzały inwestycje, byle tylko zmieniono sposób wykorzystywania tych środków, a zwłaszcza ustawę o zamówieniach publicznych. Gorzej wygląda to w dalszej perspektywie, dlatego że są ciemne chmury nad gospodarką globalną. Przede wszystkim po stronie tak zwanych gospodarek wschodzących, czyli takich gospodarek jak Brazylia, jak Chiny, jak Rosja. To właśnie te gospodarki po tym kryzysie globalnym, finansowym ciągnęły gospodarkę globalną. Już widać, że nie ciągną. Natomiast co prawda ostatni okres zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Stanach Zjednoczonych, a w Stanach Zjednoczonych to wzrost, dobra koniunktura trwa już prawie 7 lat. Są jednak symptomy, że mogą się pojawić kolejne objawy tego globalnego kryzysu. W związku z tym zewnętrzna sytuacja staje się mniej korzystna. A jednocześnie działania podejmowane aktualnie przez rząd, zarówno te polityczne, może przede wszystkim te polityczne, a po części te gospodarcze, myślę szczególnie o nowych rozwiązaniach podatkowych, wywołują poczucie niepewności, a nawet zagrożenia, co może rzutować na wiele zmiennych makroekonomicznych. Polska gospodarka jest zrównoważona i ma przyzwoite tempo wzrostu i chodzi o to, żeby to utrzymać, czyli nie podejmować działań, które mogłyby pogorszyć dobrą sytuację, a jednocześnie w tej dobrej sytuacji podjąć wyzwania długofalowe. No musimy odpowiedzieć na pytanie, jak się ma polska gospodarka w przyszłości rozwijać, nie mając takich zasobów pracy, jakie mieliśmy dotychczas. Musimy odpowiedzieć na pytanie, jak się ma polska gospodarka rozwijać, jeżeli nie chcemy, by w dalszym ciągu rozwijała się przez zadłużanie zagraniczne, czyli musi być więcej oszczędności. Pytanie o to, jakie mają być zachęty do oszczędności i w jaki sposób oszczędności powinny przekładać się na inwestycje, zwłaszcza inwestycje przedsiębiorstw. To są takie podstawowe pytania, na które trzeba znaleźć praktyczne odpowiedzi, aby stworzyć dłuższą, korzystną perspektywę dla naszego dalszego rozwoju.